Adrian Kowarzyk, witam Państwa w studiu Polskiej Agencji Prasowej. Dziś Państwa i moim gościem jest Pan Mariusz Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa wyborczego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. O zmianach w prawie wyborczym porozmawiamy, ale zacznijmy chociaż krótko od wczorajszego unijnego szczytu w Brukseli. Na agendzie była sprawa migracji. Rada Europejska wyraziła solidarność z Polską w obliczu sytuacji na granicy z Białorusią. Tematem było też zawieszenie prawa do azylu. Eee, uważa Pan, że Polska została zielone światło na to działanie? O, oczywiście tak, dlatego że wszyscy przywódcy zrozumieli, jaka jest sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Natomiast cała Europa boryka się z problemem migracji. My mamy kompletnie inne doświadczenia dzisiaj niż 5, 6 czy 10 lat temu. I my musimy podejmować decyzje, które będą. Pewne relacje z migrantami regulowały w sposób racjonalny. To musi być polityka racjonalna. Co do zasady Unia musi bronić swoich granic, bo żyjemy w takich, a nie innych realiach i w takiej, a nie innej rzeczywistości geopolitycznej. Polska graniczy z wojną, bo niezależnie od tego, jaki jest problem z migrantami na granicy polsko-białoruskiej, to my graniczymy z wojną, a sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest też konsekwencją polityki Putina i Łukaszenki. Łukaszenka to jest osoba, która wspiera reżim Putina i nawzajem, zatem traktujemy tę granicę jako w jakimś sensie przedłużenie tej niebezpiecznej granicy, czyli granicy polsko-ukraińskiej, za którą toczy się wojna. I my musimy bardzo konsekwentnie wykorzystywać wszystkie narzędzia, które będą minimalizowały jakiekolwiek niebezpieczeństwa dla Rzeczpospolitej, tym samym dla Unii Europejskiej. Powiedział Pan o zmianie unijnego podejścia do tematu migracji, co innego polsko-białoruska granica i to, co tam się dzieje. A co innego, y, południe i, y, i woda, która, która graniczy z Afryką, czy tam też możemy liczyć na, na zmiany, na. na zaostrzenie tego, tego wjazdu migrantów, również ekonomicznych. No, sytuacja jest inna, tak. ale to też jest problem, który destabilizował region. Ta kwestia też była przedmiotem dyskusji, dlatego że jeżeli yy, mówię o ochronie granic unijnych, to, to mamy... Dowodną ciężko gron gronić. Tak, ale mamy na myśli uszczelnianie jako takich granic unijnych. Włosi też spotkali się z wstępną akceptacją dotyczącą kwestii budowania ośrodków poza granicami Unii dla uchodźców, w relacjach bilateralnych z państwami, które nie należą do Unii Europejskiej, w tym przypadku mówimy o Albanii. I myślę, że wchodzimy w kompletnie nową fazę obrony granic Unii Europejskiej, szczególnie granicy Unii, która jest wschodnią granicą Rzeczpospolitej. A temat relokacji padnie w takim razie? To już jest kompletnie inny temat. My... Czy ci, którzy już się dostali, będziemy się musieli nimi dzielić. Mówię o migrantach. Nie dotyczy to Polski, ponieważ myśmy przyjęli uchodźców uciekających przed wojną z terenów Ukrainy. Znaczy, tak zakładamy, że nie dotyczy, ale nie, dotyczy... nie, nie jest to nigdzie czarno-białym napisane, że Polska jest wyłączona poradzimy sobie z interpretacją tych wszystkich zapisów, które my interpretujemy na korzyść Rzeczypospolitej. Sprawa dla nas jest jasna, zresztą było wczoraj widać, że rolę przywódcy Unii odgrywał Donald Tusk w sposób bardzo wyraźny i to nasze rozwiązania i nasza debata, która nawet dla niektórych wydawała się trudna, a dla niektórych kontrowersyjna, okazała się debatą racjonalnie przyjętą przez przywódców Unii Europejskiej. Z pełnym zrozumieniem to jest na pewno ten szczyt wczorajszy, początek pogłębionej dyskusji i nowego otwarcia czy nowych, nowych poglądów na temat migracji. To czas nam do rozmowy o zmianie w kodeksie wyborczym, ale jeszcze o jednych konkretnych wyborach prezydenckich. Krótko muszę zapytać, e, czy Radosław Sikorski rzeczywiście jest w grze, jeśli chodzi o waszego potencjalnego kandydata, koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich? 7 grudnia, zgodnie Poznamy z zapowiedzią nazwisko, szefa tak. platformy, e, będziemy ogłaszali kandydata i do tego momentu ograniczamy się w spekulacjach, dlatego że. Skoro taka, a nie inna jest decyzja partyjna polityczna, my mówimy o kandydacie platformy obywatelskiej, mówiąc już wprost, oczywiście to będzie kandydat popierany przez koalicję obywatelską, ale, ale tak naprawdę to, no jest, nie jest, to jest kwestia, To jest kwestia kandydata platformy obywatelskiej, żeby nazwać rzeczy po imieniu. No, to, to szanujemy, szanujemy ten czas ciszy i 7 będzie wszystko jasne. To zapytam pana nie jako polityka, a politologa, jeżeli to się da rozgraniczyć. Warto czekać do tego grudnia? Czekacie, chcecie zobaczyć, jaki będzie kandydat PiSu, i odpowiedzieć odpowiednio? Czy kandydat i tak już jest jasny i wybrany, chociaż rzeczywiście nie pytam pana nazwisko, chyba to jest powszechnie znane. Wasz kandydat? Pewnie w jakimś sensie tak. Natomiast to na pewno nie jest za późno i tutaj polemizowałbym na przykład z byłym prezydentem Kwaśniewskim który wzywał do szybkiego ujawnienia kandydata na pewno nie ma pośpiechu dlatego że ta kampania będzie bardzo długą kampanią w ogóle wybory prezydenckie muszą być ogłoszone najpóźniej w pierwszej dekadzie lutego ale praktycznie zostaną w styczniu ogłoszone tak uważam tak do mnie bo już można od y, początku stycznia formalnie te wybory ogłaszać. Y, zatem ta kampania będzie długa. My nie jesteśmy partią, która musi się w tej materii śpieszyć, y, bo jesteśmy faworytem tych wyborów. Chociaż z respektem podchodzimy, to będą bardzo trudne wybory, będą wymagały ogromnej mobilizacji y, Finezji i y, y, obrony tych najważniejszych wartości. My mieliście faworyta w postaci pana Komorowskiego. Dlatego uczciwie mówię, podchodzimy z respektem do tych wyborów, y, a y, Kończąc myśl, będziemy musieli bardzo energetycznie i przekonująco obronić wszystkich racji, które wygrały 15 października 2023 roku, bo te wybory prezydenckie to jest nie tylko stawka w postaci polskiej racji stanu ale to jest również domknięcie wszystkich kwestii związanych z 15 października zeszłego roku, które były podnoszone i spotkały się z akceptacją społeczną i nie, niesamowitą mobilizacją, bo ta frekwencja, która miała rok temu miejsce, była frekwencją rekordową, wcześniej tak nie spotykano. Nikt tego nie podważa, a czy to, co się stało od tamtego momentu, e, obietnice spełnione, niespełnione, większość niespełniona działa na Waszą korzyść, czy niekorzyść, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie? E, spełnianie, obietnic, spełnianie obietnic wynika z e, koalicyjnych e, relacji. Obietnice były e, Koalicji Obywatelskiej. E, my mamy e, kilkupodmiotową koalicję, a nie jednopodmiotowy rząd. No to było e, jasne, że tak będzie. Nie będziecie mieć. No ale każda większość. partia, która e, ma ambicje wygrać wybory, nie może z góry zakładać, e, e, że będzie się ograniczała w, w własnych programowych propozycjach, bo być może będzie rząd koalicyjny. No, przecież to nie jest natura. No to jest, ta sytuacja, w której później mówi, No przepraszam, mamy koalicję. No to bardzo nie, byśmy chcieli. To nie ale to nie jest natura walki w czasie kampanii wyborczej. To nie jest natura ambicji politycznych i to nie jest natura tego, że się chce wygrać samodzielnie wybory. Natomiast potem trzeba umieć poszukać pewnych kompromisów. Już nie. Mówiąc o tym, że nasze najśmielsze oczekiwania przeszły niektóre sytuacje, które zastaliśmy w resortach. Bałagan, chaos, głębsze zadłużenie całego sektora finansów publicznych, poupychane długi w różne miejsca, które my teraz ujawniamy i przenosimy do budżetu państwa. Mamy bardzo dużo nowych okoliczności, chociażby kwestia powodzi czy eskalacja konfliktu. Na granicy wschodniej, no bo tak jak już mówiłem, graniczymy z wojną. W związku z tym pewne kwestie będziemy wprowadzali ewolucyjnie. Na pewno można było na przykład uchwalić ustawę o związkach partnerskich, czy. A może nie można było, bo PSL nie był do końca chętny. Akurat żałuję, dlatego że wydawało się, że tego typu kwestia dla Polek i Polaków zostanie w łatwy sposób zrealizowana. I myślę, że nadal trzeba próbować tego typu ustawę uchwalić, bo to jest dla mnie rzecz niezrozumiała w XXI wieku w ważnym państwie unijnym, żebyśmy nie mieli tego typu regulacji, bardzo pożądanych społecznie, ale nawet jeżeli czujemy niedosyt w niektórych obszarach związanych z poprawą komfortu życia kobiet w Polsce, to na pewno udało nam się w wymiarze praktycznym to zrealizować, bo proszę też pamiętać, że sprawowanie władzy ma wymiar normatywny, ale ma też wymiar praktyczny. Wymiar taki, który wynika z decyzji rządowych, czy ze sposobu zarządzania. I akurat w tej materii na pewno, jeżeli nie wszystko normatywnie zrealizowane, to w wymiarze praktycznym żyjemy kompletnie w innym świecie w porównaniu z tym, co mieliśmy za rządów PiSu. Pytanie, czy czeka nas inny świat, jeżeli chodzi o rzeczywistość wyborczą, już nie o wybor. Prezydenckie, pytam tylko kolejne i kolejne. E, czy należy, czy widzi Pan potrzebę dokonania daleko idących zmian w okręgach wyborczych i kształcie? To PKW od jakiegoś czasu się domaga, wyrównania tych szans, jeżeli chodzi o okręgi. Mówimy tutaj o tak zwanym indeksie ludnościowym, tak żeby mandaty wynikały z relacji z liczbą mieszkańców okręgu wyborczego. E, I żeby tego typu korekty dokonać, musimy mieć zgodę. Sejmu, bo załącznik do kodeksu wyborczego jest ustawą. Więc, krótko mówiąc, musi się cieszyć większością parlamentarną, większością Sejmową przede wszystkim. Tak jest. Ale te zmiany już trzeba teraz składać, jeżeli myślimy i, o kolejnych wyborach. I, yy, 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 yy. To są obiektywne okoliczności i one powinny w większym lub mniejszym stopniu zostać przyjęte przez Sejm. Na pewno będziemy mieli ten temat na, ta na tapecie. Tym bardziej, że ja już na kilku podkomisjach o tym mówiłem i deklarowałem, że przyjrzymy się normie przedstawicielstwa, która musi i ona wynika w ogóle z ducha i ustawy, i konstytucji, czy, w ogół, czy podziału proporcjonalnego. Kiedy się no, na pewno y, nie będziemy żadnych ruchów robić przed wyborami prezydenckimi, dlatego że ja już się raz sparzyłem, bo e, moja podkomisja e, na mój wniosek uchwaliła. No i Sejm Wysoka Izba na wniosek e, koalicji obywatelskiej. Uchwaliśmy ustawę o głosowaniu korespondencyjnym, szczególnie ważnym dla Polaków na stałe zamieszkujących za granicą. I Andrzej Duda zablokował tę ustawę. Znaczy, on, 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 w Trybunale Konstytucyjnym to jest za daleko. Y, 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 głęboko wchodzimy w tę kwestię u Julii Przyłębskiej, tak żeby na wybory prezydenckie ta ustawa nie weszła. I to się skutecznie Andrzejowi Dudzie udało, bo ta ustawa już na wybory prezydenckie nie wejdzie. A tutaj wyraźnie mści się Andrzej Duda na Polonii, która w 2020 roku poparła Rafała Trzaskowskiego, a nie jego. Czyli chce pan powiedzieć, zmiany w okręgach wyborczych Wtedy, kiedy będzie nowy prezydent. Absolutnie tak. My będziemy pracowali teraz nad szeregiem zmian, dlatego że na pewno będziemy postulowali zmiany e, architektury Państwowej Komisji Wyborczej. E, I tutaj deklaruję, do tego że, jeszcze dojdziemy, że będziemy ale wracali do e, składu e, sędziowskiego. Jeżeli mhm. chodzi o okręgi, to chcę na jedną rzecz zwrócić uwagę. My nie będziemy zmieniali granic okręgów wyborczych bo indeks ludnościowy to jest kwestia dopasowania liczby mandatów, czyli być może w niektórych okręgach, w których było 10 mandatów, będzie 9, a w niektórych okręgach, do których przeprowadzili się Polacy z różnych powodów, trzeba będzie jeden czy dwa mandaty dołożyć. Jest teraz pytanie, jak głęboka będzie ta korekta, dlatego że w niektórych kwestiach mamy sytuację graniczną, czyli można by już aptekarsko wyliczyć, że trzeba dołożyć jeden mandat, ale to jest jeszcze kwestia graniczna. Natomiast w niektórych sytuacjach mamy rażącą dysproporcję i trzeba byłoby nawet dwa mandaty dołożyć, a w innym okręgu jeden ująć. Więc tego typu dyskusja przed nami. A może zmiany powinny być dalej jeszcze idące, bo mamy województwo podlaskie, które jest jednym okręgiem, województwo lubelskie dwoma, małopolska czterema, śląsk pięcioma i Warszawa, która jest potężnym okręgiem z dwudziestoma mandatami. Y to jest kompletnie inna kwestia, bo to już jest dyskusja o... No, ale mówił ne... pan, że nie będzie zmian na linii granic. okręgach? Nie, nie, nie będzie. Y, nie będzie y, to, o czym my mówimy, indeks ludnościowy, to nie jest kwestia zmiany granic. Bo jeżeli byśmy chcieli dokonać, bo teoretycznie można to zrobić, zmiany granic okręgów, to wchodzimy w rewolucję. E, I tu jestem sceptyczny, nie wierzę w y, powodzenie takiej to ustawy. Pytam, a podział okręgów? Na przykład podział Warszawy na pół? Tym bardziej nie wierzę w tego typu e, większość sejmową, bo ale to wie pan, jest głęboka... Pesel do tego dąży. Chcę, jest... by pan Błusz ja Motyka Rzecznik PSL, ja, ja, znam, znaczy, ja znam ten projekt. Ja za projekt jeszcze nie zaprezentowałem. Czy ja znam ten projekt w sensie werbalnym, mhm. nie, nie w sensie y, projektu ustawy. Ja pracuję nad tym procesem. Natomiast. Y, to jest niezwykle trudne do uzgodnienia, dlatego że wchodzimy wtedy już w kompletnie nowy podział. Mamy w Polsce 41 okręgów wyborczych do Sejmu i 100 okręgów do Senatu. Tego typu podział wprowadziłby nowe okręgi. Mielibyśmy, nie wiem, 45, 46 czy 50 okręgów wyborczych, a to już jest rewolucja, a to już jest dyskusja i praca. Która w mojej ocenie jest trudna do, do przeforsowania w parlamencie. Dużo Czyli łatwiejszą nie będzie kwestią. Zmiany jest... liczby okręgów nie będzie zmiany kształtu okręgów. Ja nie mogę hmm. <coughs> dzisiaj z góry wyrokować za wysoką izbę. Ale za uważa pan, Sejm. Że natomiast jest jak pan redaktor mnie pyta, to jestem sceptyczny, mhm. ale nie nawet w kategoriach moich poglądów, jak mają okręgi w Polsce tylko większości. tylko nie bardzo wierzę w to, że uda nam się y, y, porozum zbudować porozumienie wokół kompletnie nowej ordynacji wyborczej. Już nie mówiąc o tym, że będzie oczywiście zawsze bardzo twardo stawiane pytanie, od kiedy te zmiany mają wejść w życie? Czy one mają wejść w życie od 27 roku, czy być może będzie tak, że my napiszemy dużo zmian, które wejdą dopiero za tak rok. przy kolejnej kadencji, tak żeby nie było związku tych polityków czy tej architektury polskiego sejmu z rozwiązaniami, które są realizowane. Czymś innym są kwestie związane z organizacją i zarządzaniem wyborów, i to, co już powiedziałem, dyskusja o architekturze PKW jest przed nami, i tutaj widać ogromne słabości tego, co zrobił PiS, bo e, dzisiejsza architektura PKW jest w 100% dzieckiem PiSu. Myśmy głosowali przeciwko tej architekturze. I rozumiem, że chcecie przywrócić stan, kiedy to sędziowie. Ale unowocześnimy to rozwiązanie, jeżeli ono się spotka z aprobatą e, większości sejmowej, to Jak? to będzie to to będzie nowoczesne rozwiązanie. Trochę inaczej yy, yy, to będzie wyglądało niż miało to miejsce. To nie będzie wprost powrót yy, do rozwiązania. Yy, uważam, że czynni sędziowie powinni zasiadać w Państwowej Komisji Wyborczej. Być może to będzie i to jest przed nami dyskusja, to będą sędziowie oddelegowani. Po drugie. Oddelegowani yy, przez. Przez poszczególne sądy, być może na taki wzór, jak są oddelegowani na przykład do Ministerstwa Sprawiedliwości, bo proszę pamiętać, że tam mamy do czynienia z sędziami, którzy nie rezygnują z pracy, ale są oddelegowani do nowego zadania. Czyli sędziowie musieli mieć jakiś konkretny staż, na przykład? Pytam o to sędziów są na przykład nominowane w 18 jest, roku. To jest, to jest oczywiste, bo od o, my mówimy o, o zmianach, które po pierwsze już będą miały za sobą e, bałagan pisowski, czyli nie mamy y, dylematu, kto jest sędzią, kto jest neosędzią. E, dlatego po pierwsze będziemy to robili po wyborach prezydenckich. Andrzej Duda wetuje ustawę, która naprawia KRS, czy wetuje nas ustawę, która by czyli naprawiła Trybunał. Droga, tak e, no ale mamy przecież trzy e, lata jeszcze przed nami, e, więc... E, jest wystarczająco dużo czasu żeby takich zmian dokonać ale wracając do Czyli tej sędziowie koncepcji delegowani w liczbie jest pytanie w jaki sposób mają być wybierani żeby to nie budziło żadnych zastrzeżeń bo zawsze sposób wyboru no na przykład minister Bodnar zaproponował wybory powszechne do KRS-u spośród wszystkich sądów w Polsce więc można się zastanowić na tego, co można ustalę. się zastanowić czy wybrać w jaki sposób mieliby być wskazywane czy wybierani, mówiąc wprost, czy zgromadzenia ogólne sądów wybierałyby przedstawicieli, którzy byliby delegowani do państwa komisji wyborczej. Po drugie, jest pytanie jeszcze, kto mógłby zasiadać w Państwowej Komisji Wyborczej, bo mogę sobie wyobrazić, że sędziowie mają większość, natomiast mogą też czy przedstawiciele organizacji pozarządowych zasiadać, czy być może jeszcze jest dyskusja, czy w mniejszości przedstawiciele, którzy byliby wskazywani przez Sejm czy przez Senat, ale to nie miałaby być w żaden sposób grupa przeważająca i decydująca. E, trochę tak, trochę tak jak przedstawiciele wskazywani przez Sejm i Senat do KRS-u i mówię o, o zasadach konstytucyjnych, a nie o demolce, którą piszę. Rozumiem, robią. zaczniecie działać nad tymi zmianami po wyborach prezydenckich. Znowu. Będziemy pracowali wcześniej, natomiast wdrażanie wszystkich rozwiązań będzie miało miejsce po wyborach prezydenckich, ponieważ oczywiście. krew piach z Andrzej. Wracając, do wracając jeszcze do tych okręgów, znaczy już nie samych okręgów, ale y, co pan myśli o zniesieniu adwokacyjności w samorządzie? Y, Wprowadzonej przez pis w 17-18 roku. Bodajże. To było wprowadzane w sposób y, y, trochę oderwany od poważniejszej debaty ustrojowej dotyczącej samorządów, bo tylko na siłę y, wprowadzono dwukadencyjność i zmieniono y, kadencję z czterech lat pięć. Y, y, Czy y, trzeba y, to 5? cofnąć? Czy y, trzeba? W, moje, w mojej sobie. ocenie, gdybyśmy mieli dojrzeć do tego typu zmian, bo to zawsze ustroje są różne w demokracji, czy ustroje dotyczące jednostek samorządu terytorialnego mogą być różne. Więc w mojej ocenie, gdybyśmy mieli rezygnować z kadencyjności, należałoby ustrojowo jednak zbudować trochę inne zasady sprawowania władzy w samorządzie. Czyli tam przykład. Mogę sobie wyobrazić, że... Wiceprezydentów, wiceburmistrzów czy wicewójtów wybierałaby Rada, a nie wskazywałby prezydent. Mogę sobie wyobrazić sytuację, w której powinniśmy stabilizować jednostki samorządu w oparciu o samorządowy korpus służby cywilnej. Czyli tak jak mamy służbę cywilną w administracji państwowej, tak mogę sobie wyobrazić, że powołujemy samorządowy korpus służby cywilnej. I na przykład skarbnik, sekretarz, być może szefowie niektórych jednostek mają charakter ciągły, niezmienny, profesjonalny w oparciu o wysokie kompetencje weryfikowane, tak jak się w służbie cywilnej. Je weryfikuje i y, sytuację w gminie bez względu na to, jakie są kadencje, stabilizuje się tego typu rozwiązaniami. I wtedy być może kadencyjność nie jest potrzebna. To zostawimy to już na inną rozmowę, bo czas na goni, ale jeszcze jedno pytanie muszę zadać. Wiceminister Cyfryzacji Michał Gramatyka powiedział ostatnio w tym studiu, głosowanie przez internet nigdy nie będzie możliwe w Polsce. Co pan na to? Już no jest pan zwolennikiem tego. Nie, nie zgadzam się z tego typu poglądem. Estończycy sobie poradzili w sposób bardzo precyzyjny. To jest państwo, które jest pod ciągłym obstrzałem służb specjalnych Federacji Rosyjskiej. Już nie mówiąc o mniejszości, która tam zamieszkuje. Na szczęście teraz ta mniejszość zwróciła się przeciwko po agresji na Ukrainę, przeciwko. Rosji, ale niezależnie od tego stać nas na poważną debatę i dyskusję na temat głosowania przez internet. Rozbudowujemy bardzo profesjonalnie portfel usług cyfrowych, jakim jest M-Obywatel. Tam już są pierwsze elementy, z których będzie można w przyszłości skorzystać w, w ogóle digitalizacji mhm. podejścia do wyborów. Jeżeli chodzi o głosowanie przez internet, ono ma i zawsze będzie miało charakter alternatywny. Podstawową formą zostanie udanie się do lokalu wyborczego, Natomiast e, mówimy o nowoczesnych, alternatywnych Ale formach. Taka możliwość będzie. E, Jestem przekonany, Uważa że pan, będzie. Uważam, że w ciągu 10 lat uda się to wprowadzić. Jestem przekonany, że tak. Powiedział Mariusz Witczak, poseł Kolicy Obywatelskiej, przewodniczący podkomisji stałej do spraw nowelizacji i prawa wyborczego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu i zapraszam na kolejne wydanie Studia PAP. Najbliższe już w poniedziałek o godzinie 10.